Cześć, z tej strony Kasia niewiadoma. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do oglądania Tour de Tour. Poprzedni film o Tour de France Kobiet zacząłem od zdania, że panie dostały w końcu to, co się im należało. No i panie udowodniły nam na tych czterech etapach, że rzeczywiście... Tak jest, my dostaliśmy od nich przepiękne ściganie, wielkie emocje, naprawdę od pierwszego etapu. Kiedyś ten pierwszy etap, to kryterium wokół pól elizejskich, no to było dla mnie trochę takie, przepraszam panie za określenie, ale objazdowy cyrk. Weźmiemy panie, damy im się pościgać tu wokół łuku triumfalnego, tak? Jako taki dodatek do całego wielkiego ścigania mężczyzn. A teraz ten etap, no to był. Prolog w zasadzie, chociaż on miał ponad 80 km, ale można go nazwać prologiem, chociaż już tam się dużo działo, naprawdę dużo ataków. Między innymi po raz pierwszy pokazała nam się w tym wyścigu Martalach, no ale na końcu bardzo ładny finish. Zaczęła daleko Marianne Vos, a później poprawiła Lorena Vibes, i to ona została pierwszą liderką Tour de France. Cały czas nie używam słowa pierwszej edycji, bo to nie jest pierwsza edycja. To jest pierwsza edycja jakby pod tą nazwą, organizowane przez ASO e, w takiej scenografii takiej samej jak męski Tour de France. Natomiast były już, były wyścigi Tour de France, coś się nazywało La Grande Boucle, Bogumiła Matusiak wygrała etap, jest jedną polską zwycięzczynią etapu Tour de France i o tym wszystkim trzeba pamiętać. Natomiast ten wyścig, no, rzeczywiście, jest pierwszy, tak jak powiedziałem, pod tą egidą, pod tą nazwą i e, za taki trzeba go uznać. I pierwszą liderką tego wyścigu została Lorena Wibes. Drugi etap miał być teoretycznie podobny, też miał być finish z peletonu, ale nie. Już na tym drugim etapie naprawdę zaczęło się sporo dziać, bo zaatakowała najpierw liderka klasyfikacji młodzieżowej Majkę van der Duin, a później po premii skoczyły za nią kolejne zawodniczki między innymi bardzo czujnie jadąca Katarzyna Niewiadoma, która widać, że jest w znakomitej dyspozycji. Kasia, która zaprosiła Was na oglądanie filmów na Tour de Tour, bo obiecałem jej, że o tym kobiecym ściganiu też tutaj będzie, no i w zaproszeniu Kasi się przecież nie odmawia, także... Oglądajcie. Kasia w każdym razie była w tej grupie, była tam też Longoborgini, Longoborgini, która wydaje mi się, że no w tej chwili chyba jest taką najgroźniejszą rywalką dla Katarzyny Niewiadomej. To oczywiście okaże się w górach tak naprawdę na tym siódmym i ósmym etapie. Na razie tak to, tak to wygląda. No w tej grupie były także inne, inne zawodniczki. Była Sylwia Persico, świetna, świetnie jadąca Włoszka, która w Giro była siódma. I ona pokazała, że też jest w bardzo dobrej dyspozycji. W tej grupie była także Mistrzyni Świata Eliza Balsamo. Nawet przez moment się wydawało, że to Balsamo będzie chciała wygrać etap, ale nie. Ona pracowała cały czas dla Elzy Longo Borghini. Wykonała fantastyczną robotę. Później w końcówce odpadła Eliza Longo Borghini. E, no, też właściwie nie walczyła na finiszu. Jej, jej bardziej zależało na tym, żeby tutaj uzyskać pewną przewagę czasową. A wygrała finisz Marianne Vos. I to ona. Założyła jako druga żółtą koszulkę. Myślę, że po tych wszystkich latach kariery, po tych wszystkich sukcesach, I chcę powiedzieć, należało się, bo nie ma za należało się w kolarstwie, ale no, myślę, że zasłużyła. Zasłużyła Marianne Wos na to, żeby założyć koszulkę żółtą. No i wiezie ją. Wiezie ją bardzo dumnie i wiezie ją bardzo walecznie. Na trzecim etapie także była waleczna, także bardzo chciała wygrać ten trzeci etap, w ogóle już po takich pagórkach. On się kończył na podjeździe, który, na którym w 2019 roku Julien Alaphilippe wygrał etap Tour de France, ale wcześniej jeszcze także kilka podjazdów i ten jeden taki stromy podjazd, przed którym niestety wywróciła się Katarzyna nie wiadomo. Później musiała gonić, dogoniła. Dogoniła z trzecią grupą, doszła do drugiej, z drugą grupą, doszła do pierwszej i jeszcze w końcówce zaatakowała. Czy za wcześnie? No to tylko Kasia wie. Kasia twierdzi, że była gotowa na wygranie etapu, ale po prostu po tej pogoni zabrakło w końcówce sił. No to próbowała poprawić Mariannę Wos. To nic nie pomogło, bo była Cecil Utrup-Ludwik. Dunka po prostu no jakiś miała dynamit w nogach, bo rzeczywiście to, co zrobiła na tym finiszu i to, co się działo później, te emocje, które wystrzeliły za linią mety, ekipa FDJ dzień wcześniej Straciła swoją liderkę. Marta Kawali uderzona przez Australijkę, która nie wyhamowała przed kraksą przed, przed Marta Kawali zatrzymała się przed leżącymi zawodniczkami, natomiast została uderzona przez Australijkę no i niestety odwieziona do szpitala. Liderka ekipy FDJ, która, druga zawodniczka Giro d'Italia, która miała tu walczyć o zwycięstwo. No i oczywiście grobowe nastroje przy kolacji w FDJ, ale Cecil Utrup ludwik powiedziała na mecie, Pokazałam dziś, pokazałyśmy wszystkie, bo dziewczyny z ekipy czekały i krzyczały, kochamy Cię pod, pod podium, bo Cecil Utrób Ludwik cały czas pokazywała, tak trzeba walczyć, tak trzeba walczyć do końca, trzeba walczyć o swoje marzenia, bo one się spełniają, no i ta ekipa FDJ, w której przed był, przedtem były takie grobowe nastroje, teraz po prostu w jakimś szale szczęścia, wzruszenia. To naprawdę były przepiękne obrazki. Piękny etap. Szkoda tych kraks na tym drugim i trzecim etapie, bo rzeczywiście było ich sporo. Nie tylko Marta Kawal musiała zrezygnować z wyścigu, także kilka innych zawodniczek. No ale tak to się, tak to się dzieje. Są, są nerwie, jest pewne napięcie, bo jednak ranga tego wyścigu jest szczególna i, i panie to czują. Każda chce się pokazać. Jest już, widzimy, szczególnie na czwartym etapie, o którym za moment już nam się, no... Pokazała grupa tych najmocniejszych zawodniczek wyścigu, ale pozostałe też jeszcze chcą walczyć, pozostałe też próbują się pokazać. No i stąd wynikają e, niestety, niestety kraksy. Sąd so, jak powiedziałem, ten peleton robi się coraz mniejszy. E, na czwartym etapie e, ten peleton robił się coraz mniejszy jeszcze z innego powodu. No, mieliśmy odcinki szutrowe. Od początku się mówiło o tym etapie, czekały zawodniczki na ten etap, przygotowywały się specjalnie, robiły rekonesans. Niektóre trenowały, tak jak Kadaż, że nie wiadomo, e, na, 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 na drogach szutrowych. E, chociaż te e, szutry. We Francji zupełnie nie przypominają tego, co na przykład mamy na, na, na Stradę Bianche, gdzieś tam wokół Sieny w Toskanii. E, to, nie, to, 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 to są takie duże kamienie we Francji, ostre kamienie, stąd bardzo dużo przebitych gum, bardzo dużo defektów. No, w, no wielkiego pecha miała Mavi Garcia, mistrzyni Hiszpanii, także świetnie przygotowana do tego wyścigu. Niestety jeden defekt doszła gdzieś tam, goniła, goniła, goniła. Drugi defekt, no i potem jeszcze to, co widzieliśmy niestety, no zderzenie z własnym samochodem technicznym moim zdaniem. No niestety bardziej wina zawodniczki, bo ona chyba gdzieś w tym całym szale tej, tej, tej pogoni, w tych emocjach, no nie była już tak skoncentrowana i po prostu zjechała, no zjechała, chciała wejść w ten szereg zawodniczych jadących przed nią i, i, i zjechała po prostu na, na błotnik sw samochodu swojego technicznego, odbiła się na szczęście w lewo, poleciała i, i, no, i skończyło się, jak się skończyło nawigacja, dojechała do mety, ale ze stratą ponad 3 minut i, i cała poobijana, ja nie wiem, czy ona przystąpi do... Kolejnych etapów, ale ten czwarty etap, no właśnie ta grupa robiła się coraz mniejsza, bo po każdym ataku, po każdym odcinku szutrowym, po każdym podjeździe tych zawodniczek zostawało coraz mniej, i cały czas były w tej grupie obie Polki. No, Marta La, która na początku etapu próbowała atakować dwukrotnie, była w tej grupie, no i oczywiście była w tej grupie. Katarzyna nie wiadomo, nie tylko była, ale dyktowała tempo, ale atakowała na, na, na podjazdach. Ona tak jeździ. Kasia tak, tak po prostu jeździ. Czasami można się zrzymać, czy nie za szybko, czy nie marnuje sił te ataki w takich miejscach, gdzie właściwie nie wiadomo było dokładnie, co chce uzyskać, ale ona po prostu tak jeździ. Ona jak czuje, że noga jest, że jest moment do ataku, to jedzie. I ja mam nadzieję, że taka jazda w tym wyścigu przyniesie efekt taki, na jaki Kasia liczy i na jaki wszyscy liczymy, czyli w postaci zwycięstwa w tym wyścigu, bo przecież o to idzie gra. O podium też, ale idzie o zwycięstwo. Kasia jest w świetnej pozycji wyjściowej, bo w tej chwili w klasyfikacji generalnej zajmuje miejsce trzecie z takim samym czasem jak druga Silvia Persico z bardzo niewielką stratą do prowadzącej Marianne Vos. Wiadomo, że Marianne Wos w tych wysokich górach nie czuje się aż tak dobrze, więc walczyć będą inne zawodniczki na, 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 na siódmym i Ósmym etapie. No i ten etap czwarty zakończył się też ładną akcją. Marlon Reuser, świetna wicemistrzyni olimpijska, dwukrotna wicemistrzyni świata, w jeździe indywidualnej na czas, pojechała takie 23 km czasówki no i dojechała do mety, odniosła. Piękne zwycięstwo dla ekipy SD Works, która pokazywała na tym etapie, że jest naprawdę bardzo silna. Mieli cały czas 3, 4, nawet 5 zawodniczek w czołówce. Mogły to rozegrać po swojemu i rozegrały z tyłu. Mieliśmy jeszcze kilka atakujących zawodniczek, ale te najmocniejsze w peletonie trzymały się razem, dojechały razem i ta sytuacja po czterech etapach wygląda w klasyfikacji generalnej następująco. Prowadzi oczywiście Marianne Vos. Druga jest Sylwia Persico. Trzecia jest Katarzyna Niewiadoma. One obie tracą do Marianne Vos po 16 sekund. Eliza Longoborghini traci 21 sekund. 51 sekund traci Ashley Mulman-Pasio. Demi Wollering 57 sekund. Juliet Lebu minutę 5. E Annemiek van minuta minutę 14 ale Mikwan van ten miała niestety kłopoty żołądkowe na trzech pierwszych etapach, problemy z jedzeniem. No wiadomo, problemy żołądkowe strasznie osłabiają zawodniczkę, i zobaczymy. No, ten czwarty etap pokazał, że być może doszła już do siebie. Sesilu Ludwik jest dziewiąta w tej chwili, minuta 48 i dziesiąta. Elis Szabo, 2,20. Mavi Garcia spadła na 11. miejsce, 2 minuty 26 sekund. Straty do. Marianne Wos. Tak wygląda czołówka klasyfikacji generalnej po czterech etapach, i ja myślę, że teraz mamy taki etap troszkę spokojniejszy, długi bardzo ponad 170 km. Rzadko nawet wyścigi klasyczne dla państwa są tak długie, a ja tutaj wsadzony jest ten dystans, wyścig etapowy. No, zastanawiam się nad taką decyzją organizatora, ale taka jest. Zobaczymy, jak panie to potraktują. Czy to będzie taki lekko odpoczynkowy etap? Później, etap szósty już jest trudniejszy, a siódmy i ósmy to w ogóle nie ma co, co mówić. To zobaczcie do mojej zapowiedzi. Tam są profile wszystkich etapów i podjazdów. Natomiast, no, pewnie będzie walka o ucieczkę, potem ucieczka, później dogonienie jej finisz z peletonu. Ale w kolarstwie kobiecym nigdy nic nie wiadomo. Tam się różne rzeczy mogą wydarzyć, także oglądajcie. Oglądajcie. Zapraszam, jak powiedziałem. Zaproszeniu Kasi na tour de tour nie można odmówić, ale też zaproszeniu Kasi przed telewizor, żeby oglądać jej jazdę. Trudno odmówić. I zaproszeniu Martylach także, bo Marta naprawdę takie serducho pokazuje do walki. Pokazała to na czwartym etapie. Piękna jazda napisana. No gdzieś tam się zaplątałam na tym finiszu, już nie dałam rady finiszować wyżej, ale i tak, jedenaste miejsce przyjechać w tej grupie najlepszych zawodniczek świata to jest coś. W grupie, w której Katarzyna nie wiadoma także starała się rozdawać karty i wierzę, że te karty będzie rozdawać do samego końca, także oglądajcie tutaj na Tour de Tour także będą e, kolejne relacje, relacje na żywo oczywiście z każdego etapu w Eurosporcie i w Eurosporcie Ekstra na Playerze, gdzie mam przyjemność komentować ten wyścig ze Stanisławem Brzusko Zapraszam i jeszcze Panie wybaczą, ale jeszcze muszę o jednej rzeczy powiedzieć, o tym co się wydarzyło dzisiaj w Kopenhadze, bo to było coś nieprawdopodobnego. Powitanie zwycięzcy Tour de France, powitanie Jonasa Wingegora no dawno czegoś takiego nie widziałem. Witany przez e, lotnictwo wojskowe Danii, piękne e, ujęcia. Sam chyba Jonas Wingegor był nieco zdziwiony tym, co, co zobaczył. No, i później te tłumy, te tłumy, te ulice, w których można było patrzeć w głąb, i widać było, że tam wszędzie stoją ludzie. No jak napisał mi e, Rafał, od którego dostałem tę e, koszulkę specjalną ze startu w Roskilde, powiedział: Coś takiego wydarzyło się tylko, kiedy e, Dania zdobyła Mistrzostwo Europy w piłce nożnej. Czegoś takiego, mówi, poza tym nie widziałem w tym kraju. No jest szaleństwo, było szaleństwo przez starcie Tour de France, i jest szaleństwo teraz także po powrocie do domu Jonasa Wingegora. To są piękne obrazki, to się pięknie ogląda i tylko tym można się cieszyć, że kolarstwo potrafi wzbudzać tak fantastyczne emocje.